Chmielnickiej, przez Zaborówek, Puszczę Kampinowską, wycofał się do Modlina, gdzie dotarł 14 września o świcie. Lekarz naczelny 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, kapitan Mieczysław Ropek, przewidując możliwość poważnych strat, zdecydował zorganizować punkt opatrunkowy w Brwinowie. Po zebraniu informacji od miejscowej ludności i po zapoznaniu się z możliwościami lokalnymi, postanowiono zorganizować punkt opatrunkowy w pałacyku w parku. Apel skierowany o pomoc do społeczeństwa miasta Brwinowa nie pozostał bez echa. Wnet zgłosiły się obywatelka Maria Wesołowska-Kunkel, przełożona miejscowego punktu PCK, z 15 przeszkolonymi sanitariuszkami. One to od wczesnego ranka ochotniczo i z pełnym poświęceniem weszły do akcji. Z godnym podziwu zapałem udzielały pierwszej pomocy rannym i transportowały ich do organizującego się szpitala. Dzięki spontanicznej i wielkiej ofiarności miejscowego społeczeństwa i inicjatywie niezmordowanej obywatelki Zofii Gzyra-Kret zwieziono do szpitala łóżka, pościel, bieliznę pościelową, zabezpieczając znośne warunki dla ciężko rannych. Znalazły się łóżka, znalazły się materace, wszystko się znalazło. I ci żołnierze mieli zapewnioną opiekę. I zaczęliśmy już wtedy magazynować u pani Gzyrowej pościel, przede wszystkim bandaże. Zaopatrzenie w leki i materiał opatrunkowy zorganizował miejscowy wikary, ksiądz Jan Górny. Kupowałem za pieniądze kościelne to, co było potrzebne do leczenia takiego bieżącego. Przy pomocy obywatelki Cichockiej Tomasik sprowadzał do szpitala leki i materiał opatrunkowy, przekazane dla szpitala bezinteresownie przez właściciela miejscowej apteki, pana Kuleszę. W pierwszej uczestniczyła Zula. Zarzucenie tymi rannymi tutaj w tym pałacu, że od razu brakło środków opatrunkowych. To Zula przychodziła do domu, żeśmy prześcieradła rwali. Tam ranni byli w Domaniewie i wracali z pobojowiska, to przez tego patrol już przy stacji ich tutaj zatrzymał w rynku. To dziewczyny przestraszone, no co? Ci z patrolu im pokazują, że waser, że potrzebują wiaderko. I pokazuje mu Zula, że oni pójdą tam i stamtąd to przyniosą mi tutaj. O, ja wolę. No i oni tu czekali na to. Tam wszyscy w strachu. Nie, ja mam dzieci, ja się boję. To w końcu jeden staruszek poszedł z Zulą, z tym wiadrem i oni czekali przy tym. I im dali to wiadro. Potem idę, weź. Nawet ja to dwóch czy trzech pomagałem pani Ziuty tej Tomasikowej, co umarła. Ja z bratem pomagałem dwóch czy trzech żołnierzy rannych. I do tego szpitalika naszego donosiłyśmy na swoich ramionach ciężko rannych żołnierzy. I ksiądz był nasz był ksiądz ten Kawiecki, drugi Trapolowy był taki, nie pamiętam nazwiska. I spowiadali tych księży. Ja tam byłem przy nich w pałacu. No a ja z tytułu swego kapłaństwa dbałem również o sprawy duszy. Jak widziałem, że ktoś jest już na progu końca życia, no to wkraczałem w sprawy sumienia. Niosłyśmy na ramionach ciężko rannego chłopaka. Posadziłyśmy go przy szpitalnych drzwiach, bośmy już nie miały siły, żeby go dalej targać na górę. A on zamiast nam podziękować, to wziął głową rąbną o drzwi i pękła mu czaszka i tam właśnie skończył życie. Jak nie byłyśmy między chorymi, to chodziłyśmy po parku, zbierałyśmy ciężko chorych i ustawiało się tak jak takie marionetki. I tych chorych tak żeśmy opierały o ten
pałac dookoła. Taki żeśmy naustawiały takich umierających lalek. Specjalnie trudne zadanie stanowiło wyżywienie rannych. Dzięki inicjatywie obywatelki Heleny Masłowskiej, Janiny Palmowskiej, Genowefy Gzyrowej i kilku innych, wkrótce zgromadzono naczynia i żywność, którą ofiarnie dostarczała ludność Brwinowa i pobliskich Kotowic. A pan Szymański, człowiek, dusza, ludziom biednym pomagał, a najwięcej przyczynił się dla wojska. To byli ludzie wierzący, ludzie patriotyczni, ludzie, o których tylko można mówić w superlatywach. Wśród przywiezionych rannych znajdowało się 3 rannych żołnierzy niemieckich. Gdy w wolniejszej chwili podoficer sanitarny Władysław Małkiewicz opatrywał ich, niektórzy ranni wyrażali wielkie niezadowolenie, nawet oburzenie z tego powodu. Podnosiły się pogróżki zarówno przeciwko rannym żołnierzom niemieckim, jak i służbie zdrowia. Obecny wtedy w szpitalu ksiądz z wielkim spokojem i powagą skutecznie pomagał lekarzowi w opanowaniu tych nastrojów. Ja nie dzieliłem między Polakami, między Niemcami, ale prosiłem również o pomoc lekarską dla Niemców. Dnia następnego w godzinach porannych Brwinów został zajęty przez wojska niemieckie. Wpadłszy do szpitala, żołnierze niemieccy grozili rozstrzelaniem wszystkich rannych i personelu szpitala. Jakaś cholera doniosła, że tutaj pielęgniarki znęcają się nad tymi chorymi Niemcami. Troszeczkę było w tym prawdy może. Kiedy się Niemcy dowiedzieli o tym, od razu przyszła taka cała watacha ich z karabinami. I żeby wyjść na podwórze i ustawić się pod ścianą. No i mieliśmy być za to rozstrzelani. W obronie rannych stanął wtedy jeden z opatrzonych dnia poprzedniego rannych żołnierzy niemieckich i dał wyraz wdzięczności za udzieloną mu pomoc. Jego interwencja prawdopodobnie uratowała rannych i gwarantowała możliwość istnienia szpitala. Tu jak jest po lewej stronie, jak jest ten budynek. Po prostu wykopany był długi, długi dół między pałacem a takim ładnym stawem. Chodzili tam wojskowi i z każdego zmarłego ściągali ten łańcuszek. Taki pamiętliwy, z dowodem. A później już po, jak już wojna się, nie wojna, tylko już pobrali tych Polaków, zakopali, no to ja miałam fartuszek taki, ten szkolny, chodziłam, zbierałam różańce, zbierałam świętych Antonich i miałam, proszę, ze 3 lata temu, jak mnie ukradł świętego Antoniego tu na rynku z torebką. Szpital w tych warunkach nie mógł istnieć długo. Zarówno z powodu wyczerpujących się możliwości społeczeństwa, jak i stosunku wojska nieprzyjacielskiego, które po zabraniu własnych rannych bardzo niechętnie odnosiło się do szpitala i znajdujących się tam rannych żołnierzy polskich. 28 września 1939 roku szpital został zlikwidowany przez władze niemieckie. Rannych przewieziono sanitarkami i autobusami do szkoły w Nadarzynie, a stamtąd do szpitali w sąsiadujących miejscowościach, zaś lżej rannych wzięto do niewoli. Piąta godzina. Oaza pali się. Niemcy, mszcząc się za wczorajszy ogień karabinów naszych, rzucili bomby zapalające. Niczego nie udało się uratować. Pożar trwał do 14.